Co ja uwielbiam? Jesteśmy u Izy w Otwartych Ogrodach. Tak. 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 I przedstawiamy swoje piękne prace. To jest mąż Izy, a to jest Jacek. Malinowski. A skąd na te prace się wzięły? A z galerii. Tutaj miałem dwa takie obrazki w galerii w Konstancji. Nie, to po prostu. Piękne prace na jedwabiu. To Iza, nasza gospodyni. To się schylę. Nie, nie, to trzeba się uwiecznić. Widzieliście coś ciekawego, czy tylko u tych znajomych byliście? Mieliśmy u znajomych, przedawaliśmy jeszcze... Ja znalazłam moje miniatury, a ja tak dwa duże obrazy. Ale swoje duże postawiłem tam przy i w październiku umówiliśmy się na wernisażu. No, żeby tak się udało ludzi. Jutro chyba Dokumentujesz ten mord? Tak. Myszka sobie radzi, chyba odzyskała władzę w nogach. No jak ją schowam? Tam ją rzuć. No ja nie wiem, czy kot mnie nie drapnie, jak jej zabiorę mu. Chodź tu, chodź, chodź. To złap tą myszkę po prostu. No widzisz? Nie da sobie zabrać. Ja chciałam ją tam rzucić. O Jezu, on ją trzyma za pupę. Zbudźmy jej pupę. Ale już ją przetrącił wczoraj, wyciągnęłam z szafy ten odkurzacz do liści i patrzę po górę, tak jak ciągnie nóżkami, ona ma. Czy jakaś gąbka? Ona ma. Co to jest? I to była taka mysz, tak jak one się zjedzą w górę, to ich organizm wysysa. No i tak, z głównym tematem filmu będzie śmierć myszy. Boże, to jest straszne. Ojejku, ciągnie te nóżki tylne za oj, sobą. Oj, przepraszam, bardzo to jest dla mnie ta opowieść. Uwaga, ktoś przyszedł. Dlaczego nie możesz jej zjeść? Bueno, vamos a ver. Esta es la... la exposición al aire libre en el jardín de mi amiga Isa.
que pinta sobre seda. Así que estos son sus trabajos. Pinturas sobre seda. Y aquí está la familia, el papá, una de las hijas. Y más obras. La casa con Isa, que hace cosas preciosas. Esta es Isa. Muy bien. Hacia mis batiks. Aquí está la serie erótica. Ubicada detrás de los arbustos para que la gente no se sienta ofendida si viene tal gente, ¿no? Y bueno, los trabajos de Jacek de Magazine, del taller donde trabajo. Sus pinturas abstractas. Aunque creo que esos son los trabajos de Asia, puede ser. El jardín es enorme. Y más batiks. Estilo tango. Furiosa. Cariñosa. Una dama. Un buzo, una sirena y otra de la serie erótica. Aquí otra de las hijas. Y seguimos por el jardín, que es enorme. Por la noche vamos a hacer una hoguera con salchichas, estilo polaco, porque aunque sea verano, fin de verano, hace un poco de frío, fresco. Más obras de Asia, creo que es Asia. Esta me gusta mucho. Y esta también. Bueno, todas me gustan. Y creo que estas son de su hija, Iga. Y más de Asia. Aquí en el planner, así al aire libre, se ve muy bien todo esto. Y esto creo que es de Jacek.
Jest to krokiet de Iza. Bueno, vamos a dar una vuelta alrededor de la casita. Por aquí debe esconderse uno de los gatos, porque hay dos gatos. Pero no sé dónde. Aquí está Jacek, el autor de los trabajos abstractos. Nagrywam. Nie mam butelki. Idziemy coś przekąsić, tak? Idziemy na kawę. Na kąszenie. Na kąszenie. A, bo ty na bosaka chodzisz. No, kontakt. Jest taka miandoła pie. Trawę super. Tak, bardzo chętnie. I Asia. No dobrze, nie wściekaj. Ok, el gatito. Kita.